Witam wszystkich. Dzisiaj sobie sprawdzimy z takiego filmiku. Ja wam teraz puszczę, czy to będzie działało. Popatrzcie, o co chodzi. Dokładnie chodzi o zapalniczkę żarową do samochodów 12 V. Że ją, można ją tak przerobić, że będzie służyła jako taka, powiedzmy, lutownica. Dobra, ja trochę przewinę, bo filmiki są na YouTubie, także będziecie mogli sobie bez problemu to zobaczyć. Gościu tutaj widać, że to robi fajny uchwyt do tego, przełącznik, żeby włączać i wyłączać. Super, super, ale mi chodzi o działanie, jak pokazuję. Widzicie? Nagrzewa się. Fajnie zrobił. Wręcz zajebiście. Ma moc. Tylko ciekawe, pod jaki zasilacz podłączył. Ale gdzieś jeszcze był lepszy filmik, taki fajny. Jak gościu pokazywał. To chyba będzie to, albo to. Nie, to. Dobra, ten. Zobaczcie. Tam Ruscy mają sporo tych ciekawych filmików na różne rzeczy. On sobie to tak przerobił. A taki wtyk. Pokazane, jak się rozgrzewa. No. Też dosyć szybko, także ma moc jego zasilać. Ale patrzcie teraz na to. Chcę wam pokazać, jak on będzie coś tym rozlutowywał. Zapałkę zapalił. Ok, super. Pokaż, o, płytkę bierze jakąś. Pokazuje, że ten układ będzie grzał od drugiej strony. I patrzcie na to. W sumie ma, nie wiem, z 5 centymetrów. Z drugiej strony fajnie pokazuje ten rusek. I wyciągnął. Czy to może być lepsze niż taka rozlutownica za 20 zł? Jeżeli tak, to będzie super sprawa. I bardzo tania. Pięknie wychodzi. Dobra. Koniec tych filmików i teraz przejdźmy do mojego filmiku. Jak widzicie, kupiłem dwie takie sztuki tych zapalniczek żarowych samochodowych. No dobra, będę mówił zapalniczka samochodowa. Dwie sztuki, nie wiem, 3 złote, czy tam 4, jedna kosztowała. Potem w opisie wam dam linka do Allegro, tam gdzie kupowałem. I tutaj sobie już to podłączyłem pod zasilacz ATX pod 12 V, gdzie tutaj ten zasilacz ma na 12 V maksymalnie 25 amperów. Także luzik. Tylko powiem wam pierwszą kwestię, jaka tutaj wystąpiła na tym adapterze. Bezpieczniki, które tutaj są oryginalnie 220, tam 250 V, 5 A, paliły się, przepalał się drucik po prostu. Więc zrobiłem taką małą modyfikację, że
z kabla parę drucików połączyłem, wcisnąłem tego bezpiecznika. Widzicie, tam jest chyba z 5 drucików. I one już się nie przepalają. Dzięki temu ta zapalniczka samochodowa działa. Widzicie nawet, jakie są już kable tutaj stopione. Bo to jest tak się rozgrzewa do takiej temperatury, że no topią się po prostu kable. Na razie jest tylko tak zrobione, żeby wam pokazać, jak to działa. I powiem wam, że ja jestem w lekkim szoku. Zastanawiam się, czy to nie będzie lepsze niż nawet taka stacja hot air. Nie, może to już za dużo powiedziane, bo stacja hot air jest bardzo dokładna. Ale na pewno być może to jest lepsze niż ta rozlutownica, którą kiedyś kupiłem za 20 zł. Dobra, weźmiemy sobie najpierw płytkę od Noki, jakąś starą, zadzelowaną. I spróbuję wylutować tutaj jakiś element. Załóżmy, że chciałbym wylutować tego dużego kondensatora tutaj. Spróbuję się wam pokazać. Dobra. Chcę go wlutować. Tą zapalniczką. Jedziemy z koksem. Tylko ja sobie zrobię tak może. Bo dobra, na tej płytce położę to, żeby mi nie przepaliło nic. Byście wy widzieli. Jest płytka. Biorę. Tak, żeby było fajnie widać. Tutaj jak włączę, się zapali dioda i to się zacznie rozgrzewać. Ja sobie jeszcze wezmę pincetę, żeby tego kondensatora wyciągnąć. Jedziemy z koksem. Ciekawy jestem, jaki czas będzie. Widzicie? Już się nagrzewa. Dobra, ja idę działać. Lecimy z tym koksem. Odległość jest jakaś, nie wiem, 2 centymetry. Staram się z 2 centymetrów gdzieś tak to grzać. Tak jak hotem będę się bawił. Wylutowany. Muszę wyłączyć. Powiem wam, że element został wylutowany z tego miejsca tutaj. Widzicie? Widzicie, jak szyłem. Taki duży kondensator. Bez żadnego powietrza. Nic nie ma prawa się zmuchnąć. To jest ten plus, że dzięki temu tak naprawdę żaden element nie da rady zmuchnąć. Tylko coś mi tutaj tak widziałem, jakby strzeliło. Czy mi się wydawało, albo układ już po prostu tak się grzał, że strzeliło. Dobra, zabawimy się teraz w takie coś. Spróbuję to całe gniazdo wylutować od drugiej strony, będę tutaj grzał. Ale w tym celu wezmę sobie do tego trzecią rękę. I żeby wam to jakoś pokazać, jak to złapać? Czekajcie, może jak będę grzał bardziej z tej strony. Dobra, jakoś tak. Albo położę ją po prostu. Dobra, położę ją na tych. Jakoś może tak. No okej, zobaczmy tak. Będę od dołu
rozgrzewał. Delikatnie próbował, czy to zejdzie. Lecimy z koksem. Najpierw niech się rozgrzeje. Dosyć szybko leci. Dobra. I teraz od dołu będę grzał. A to wiecie, o czym teraz pomyślałem? To był dobry podgrzewacz. Wręcz idealny. No, podgrzewacz z takich tych to by był. A zanadto. Jestem ciekawy, czy puści. Puściło. Coś pięknego. Patrzcie. Całe gniazdo. Czekajcie, ja sobie położę na chwilę tą zapalniczkę, żeby mnie nie poparzyło. Gniazdo wylutowane po prostu bez żadnego szwanku. I to bez stopnika wszystko robiłem. Widzicie? Daje do myślenia, nie? Daje do myślenia, a teraz zobaczmy sobie płytkę od drugiej strony. Bo powiem wam, że dostała na pewno po dupie. Chociaż nie widać. Myślałem, że będzie tak przyjarana, że masakra, a tu praktycznie nic nie widać. Jestem, no teraz się szokowałem. Ale to jest niezły eksperyment. I co najlepsze od drugiej strony, nic nie odpadło. Nie, no to jest, daje mi do myślenia. A postaram się ściągnąć ekran. Ja pierdzielę do ściągania ekranów. Albo dobra, ten duży układ, spróbuję go ściągnąć. Tylko to oczywiście to będzie tak trochę na kolanie. Zobaczymy, jak sobie poradzi z układem. A może dałbym trochę tego topnika? Czekajcie. Położę troszeczkę topnika. Tego, co kupiłem akurat. Nasmaruję go, żeby potem się rozpłynął ten topnik. Dobra. Jest. Smarowane. I lecimy. Teraz z wlutowaniem sobie położę na bok to gniazdo. Teraz lecimy z wlutowaniem tego układu. Jak to pójdzie? Jako podgrzewacz. No coś pięknego wam powiem. Patrzcie, rozgrzewa się. Jeszcze zastanawiam się, jaka jest trwałość tego. Ja już widzę, że topnik się topi. Jak, ale poezja. Jezu, jak to zeszło. Ja go odłożę na bok. I lecę z drugim układem, póki płytka się rozgrzała, z takim już o wiele większym. Dużo większym. Ale chyba zasilacz pada.
Odjada mi miga. Zauważyłem, że zasilacz jakby mi nie wydalał. Czy nie można? Zbyt długo chyba. Albo kable. No dobra, jak zasilacz strzeli, to trudno. Fail. Fail, fail, fail. Było niebezpieczne. Oła, gorące. Aż płytkę przejarałem. No. Płytka przejarana, ale ten układ zszedł, tylko gdzieś wypadł. A jest tutaj. Układowi tak za bardzo się nic nie stało. Ale płytka już jest trup po takim czymś. Przepalona. Czyli warto dodać na pewno topnika. No i trzeba nauczyć się takim czymś robić, żeby wylutować fajnie jakiś układ, ale do rozlutowania, myślę, elementów to jest spoko opcja, jak nie potrzebujemy jakąś płytę mamy uszkodzoną, a chcielibyśmy wylutować jakieś rzeczy z niej. Taka to jest metoda bardziej ryzykowna. Ale jak widać ma powera, tylko nie wiem dlaczego zasilacz mi. Zresztą widzieliście jak tutaj dioda migała, tak jakby tracił już moc. Jeszcze bym się poławił tym. Dobra, wezmę jeszcze od góry taki układ. Spróbuję wyciągnąć dokładnie ten. Ten tutaj. Zobaczymy, ile mi to zajdzie, ale wezmę topnika, użyję. Gdzie go dałem? Ok, smarujemy troszeczkę go, żeby nam się lepiej to wszystko wylutowało. No i na pewno widzimy, jak topnik się topi i że już jesteśmy blisko zakończenia operacji. Dobra. Zwróćcie uwagę na tą diodę tutaj. Czy ona mi będzie przerywać. Na razie świeci normalnie. Być może nie można długo mieć włączonego. Widzicie, jak miga ta dioda? Słychać, jak wiatrak od zasilacza zwalnia na chwileczkę. OK, wylutowany. Od razu cewkę walniemy.
gorące. Ja pierdolę. Aż parzy. Jak widać, wylutowało te części. Bez zbytniego uszkodzenia płyty nawet. Tylko to trzeba umiejętnie robić. Stopnikiem najlepiej. Także daję do myślenia. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takim czymś. Bo ja myślę, że to jako rozlutownica może się okazać 100 razy lepsze niż ten badziew, co kupiłem na Allegro kiedyś za 20 zł. Żeby wyciągać takie większe elementy z płytek. No i nawet można bawić się w rozlutowanie. A podejrzewam też, że w lutowanie. Jeszcze nic nie lutowałem. Ale myślę, że filmik będzie dosyć ciekawym tematem. Być może niektórzy z Was takie coś mają zrobione już. Także ja kończę. Chciałem to, co Wam chciałem pokazać, to zobaczyliście. Na końcu trochę zasilacz jakby dostawał po dupie. Troszeczkę się bałem, że coś może wystrzelić w nim. Tak jak to na filmikach pokazywaliście mi. Ale przeżył. Przydałby się jakiś taki zasilacz 12 V. Nie wiem, chyba 10 A, żeby miał. Bo na 5 A. To znaczy nie, może inaczej. 12 V, 5 A. Tak, ale żeby działało na tych 5 A, bo tutaj niestety bezpieczniki 5 A przepalały się. Także szło wiele więcej amperów na pewno. To było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.